Cisza! Skądże ta cała nowina pochodzi? Jak daleko Francuzi? Kto nimi dowodzi? Czy już wojnę zaczęli z Moskwą? Gdzie i o co? Którędy mają ciągnąć? Z jaką idą mocą? Wiele piechoty? Jazdy? Kto wie, niechaj gada! Milczała, patrząc na się, kolejna gromada. Radziłbym, rzecze Prusak, czekać Bernardyna, robaka, bo od niego pochodzi nowina. Tymczasem posłać pewnych szpiegów nad granicę i po cichu uzbrajać całą okolicę. A tymczasem ostrożnie całą rzecz prowadzić, aby Moskalom naszych zamiarów nie zdradzić. Czekać, szczekać, zwlekać. Przerwał Maciej II, ochrzczony kropicielem, od wielkiej maczugi, którą zwał kropidełkiem. Miał ją dziś przy sobie. Stanął za nią, na gałce zwiesił ręce obie, na rękach oparł brodę, krzycząc: szczekać, zwlekać, sejmikować, hrm, drem, brem, a potem uciekać. Ja w Prusach nie bywałem. Rozum królewiecki dobry dla Prus, a u mnie jest rozum szlachecki. To wiem, że kto chce bić się, niech kropidło chwyta. Kto umierać, ten księdza niech woła i kwita. Ja chcę żyć, bić. Bernardy? Po co? Czy myżaki? A co mi tam robak? Otóż my będziemy robaki i dalej Moskwę toczyć. Drem, brem, szpiegi, zwiady. Wiecie wy, co to znaczy? Oto, żeby dziady nie dołęgi. Bracia, to wyżla rzecz tropić. Bernardyńska, kwestować. A moja rzecz kropić, kropić, kropić i kwita. Tu maczugę głasną, zanim cały tłum szlachty kropić, kropić wrzasnął. Poparł stronę chrzciciela Bartek, zwan Brzytewka, od szabli cienkiej. Tudzież Maciej, zwan Konewka, od sztuczca, który naszał z gardłem tak szerokim, że zeń jak z konwi tuzin kulek lał potokiem. Oba krzyczeli: dibat chrzciciel z kropidełkiem! Prusak chciał mówić, ale zgłuszono go zgiełkiem i śmiechem. Precz wołano, precz Prusaki, tchórze! Kto tchórz, niech w bernardyńskim schowa się kapturze! Wtem znowu głowę zwolna podniósł Maciej Stary i zaczęły cokolwiek uciszać się gwary. Nie drwicie, rzekł z robaka. Znam go. To ćwik Klecha. Ten robaczek większego od was zgryzł orzecha. Raz go tylko widziałem, ledwie okiem rzucił. To znałem, co za ptaszek. Ksiądz oczy odwrócił, lękając się, abym go nie zaczął spowiadać. Ale to rzecz nie moja. Wiele o tym gadać. On tu nie przyjdzie. Próżno wzywać Bernardyna. Jeśli od niego wyszła ta cała nowina, to kto wie, w jakim celu? Bo tobie jest księżyna. Ach, jeśli prócz tej nowiny nic więcej nie wiecie, więc po coście tu przyszli? I czego wy chcecie? Wojny! Krzyknęli. Jakiej? Spytał. Zawołali: wojny z Moskalem! Bić się! Hajże na Moskali!